Pierwsze pytanie, spójrzmy w dodatki. Pytanie o to, jaki w ogóle jest poziom zaangażowania Polaków w życie publiczne. Pytanie o tyle ciekawe, że zadawałem je często takie głosy, no, że tutaj wspaniale, tyle lokalnych stowarzyszeń, tysiące inicjatyw, zwłaszcza kiedy nieprzypadkowo. Tutaj każda z osób ma do czynienia przez większość czasu z inną sferą życia publicznego i mam tutaj takie niepisane założenie jest takie, że mówiąc na przykład mówiąc o aktywności publicznej, przykładowo Natalia będzie mogła wnieść sporo na temat aktywności konsumenckiej, czy aktywności na przykład w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu, czyli aktywności osób, które prowadzą przedsiębiorstwa, są właścicielami. No, pan Marek, aktywność związkowa. Tak, ten pan strasznie ciężko brzmi. Dobrze. Dobrze, to w takim razie Marek Lewandowski, aktywność w miejscu pracy, aktywność w pracowników w kontekście no właśnie tej ważnej sfery życia. No i Remik jest takim specem od wszystkiego, na przykład Rafałem Zienkiewiczem, sędzią na pewno skomentuje aktywność czy brak aktywności w każdej sferze, łącznie z kilkadziesiąt czy kilkaset lat wstecz. Więc przepraszam, że przeszedłem to słowo. Oddaj głos. Dobrze, więc tak jak Michał powiedział, moja perspektywa bardziej związana z biznesem. Ja na co dzień zajmuję się tym, żeby ludziom, którzy pracują w przedsiębiorstwach, dostarczać praktycznej wiedzy, jak oni mogą zmieniać swój biznes, tak żeby lepiej uwzględniać kwestie społeczne i kwestie środowiskowe, a jednocześnie pozostać przy tym, jakby nie tracić zysku. Więc mogę mówić o tym, jak jest aktywność Polaków w kwestiach związanych z takim właśnie odpowiedzialnym biznesem czy odpowiedzialnym konsumpcją. No i oczywiście, jeżeli porównamy to z aktywnością konsumentów na zachodzie, to jest bardzo niska. Ale to się dynamicznie zmienia, szczególnie ostatni rok, dwa mnie osobiście bardzo zaskoczył. Natomiast daleko nam jeszcze do tego, żeby móc powiedzieć, że mamy w Polsce aktywną grupę etycznych konsumentów. Dwa lata temu byłam na takiej ciekawej konferencji we Frankfurcie, ona się nazywa Etyka i Ekonomia. Tak, każdy z panelistów musiał odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak zareagowaliby konsumenci w swoim kraju lub jak zareagowali, podaję jakiś przykład, kiedy na przykład dowiedzieli się, że dana firma, która sprzedaje jakieś dobra konsumpcyjne, na przykład łamie prawa pracowników albo niszczy środowisko. No i oczywiście przedstawiciele różnych krajów, nie wiem, czy Szwajcarii, Austrii, Niemiec, mieli fantastyczne przykłady tutaj bojkotów konsumenckich, czy jakichś innych form takiej aktywności, pisania petycji, manifestów i tak dalej. A my byliśmy wtedy krótko po takiej analizie, z której wynikało, jak wzrosły przychody sklepu Biedronka po tym, kiedy ludzie dowiedzieli się, że zostały tam złamane prawa pracowników, co okazało się zadziałało jak ogromna reklama, ponieważ ludzie dowiedzieli się, że w tym sklepie jest tanio i jakby stało się to przyczyną wzrostu, ogromnego wzrostu dochodów tej firmy, znaczy tego supermarketu, tej marki. No i ludzie z zagranicy w ogóle nie mogli wierzyć, ale jak to przecież jest niemożliwe, czy ludzie w Polsce nie wiążą tych dwóch kwestii, że ich wybory tutaj, prawda, warunkują jakość prowadzenia biznesu w różnych kwestiach. No i oczywiście niektórzy tak, ale w ogromnej większości cały czas jednak decyduje u nas cena. Mamy ostatnio taki gigantyczny zalew różnych badań, w których pyta się konsumentów, a gdyby się okazało, że firma na przykład postępuje tutaj niezgodnie ze standardami odpowiedzialnego biznesu, to czy kupowałbyś jej produkty? 90% odpowiada nie. Czy byłbyś skłonny zapłacić więcej za coś, co jest produkowane ekologicznie, etycznie i tak dalej? 90% odpowiada tak, natomiast nie ma to żadnego potwierdzenia w statystykach dotyczących sprzedaży. Dlatego też czasami trudno jest nam rozmawiać z firmami i mówić im, że prawda, jeżeli zmienicie sposób działania, to rynek was nagrodzi. To się na szczęście zmienia i w ostatnim czasie ten aktywizm konsumentów jest bardzo spotęgowany oczywiście dzięki sile mediów społecznościowych. Niedawno Polska Zielona Sieć wspólnie z organizacją Clean Coops Campaign dokonała rzeczy, która wydawała się niemożliwa, otóż zmusiła firmę LPP, właściciela marki m.in. Reserved, do tego, żeby ta firma zadeklarowała, że do końca bodajże 2012 roku przeanalizuje
cały swój łańcuch dostaw pod kątem właśnie przestrzegania praw pracowniczych. Tutaj głównie chodziło o to, w jaki sposób traktowani są pracownicy zatrudniani w fabrykach gdzieś na drugim końcu świata, którzy szyją ubrania, jak są pozyskiwane różne surowce i materiały. I ta firma zobowiązała się do tego, że sprawę prześledzi, że zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania. I stało się tak właśnie dzięki temu, że udało się zaangażować ogromną ilość ludzi do tego, żeby wysyłała listy, żeby naciskała na firmę. Powiem szczerze, parę lat temu takie akcje się jeszcze na taką skalę nie udawały. I to jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywny sygnał. Oprócz tego też widzę, że ogromną rolę w takim aktywizowaniu, czy też w takim mediowaniu między bardziej zaangażowanymi konsumentami a biznesem są blogerzy. I jeżeli na przykład firma nie jest, czy konsument nie jest w stanie wyegzekwować czegoś od firmy na zasadzie reklamacji czy zgłoszenia jakiejś nieprawidłowości, może napisać do blogerów na przykład gospodarczych, takich jak nie wiem, Maciej Samcik, czy na przykład jest taki blog Towar niezgodny z umową, i tam ta sprawa zyskuje automatycznie dużo większy rozgłos, a jednocześnie też skłania przedsiębiorcę do tego, żeby się zastanowiła nad swoją strategią. I w ubiegłym roku zapytaliśmy menadżerów, z którymi pracujemy, którzy zajmują się głównie marketingiem, jaki trend widzicie w przyszłości, w nadchodzących miesiącach, taki, który najbardziej zmieni sposób prowadzenia przez was biznesu. I on powiedział, że to jest właśnie aktywność konsumentów, że to jest to, co oni dostrzegają jako taki najbardziej, jako coś, co zdecydowanie w najbliższym czasie będzie ich skłaniało do zmiany sposobu prowadzenia czy marketingu, czy biznesu, i że oni zauważają tutaj naprawdę ogromne w Polsce zmiany. Ale tak jak mówię, to nie jest jeszcze skala, nie możemy się jeszcze porównywać z aktywizmem konsumenckim w innych krajach. Inne kwestie, tutaj kwestie pracownicze, pewnie więcej o tym powiedzą moi koledzy, ale też Polacy rzadko na przykład zgłaszają różne nieprawidłowości, chociażby do inspekcji pracy. Też jeszcze ciągle za mało tutaj jest świadomości na temat swoich praw, i to nie dotyczy tylko dużych firm, ale także małych przedsiębiorstw, w których dochodzi do różnych sytuacji, a są one jakby mniej monitorowane przez to, że nie są tak bardzo na widoku publicznym. I kiedy patrzymy, przyglądamy się takim statystykom co roku, ile jest takich zgłoszeń do inspekcji pracy, a ile na przykład jest takich spraw, które zostały wszczęte przez UOKiK w związku ze złym traktowaniem konsumentów. No i tutaj te statystyki, powiedziałabym, one nie spadają. Ta liczba nie spada, czasami niestety rośnie. I mam nadzieję, że to też się zmieni. To jest też element jakby tutaj odpowiedzialnego biznesu, żeby uświadomić swoich pracowników na temat tego, jakie mają prawa. My staramy się to robić przez różne programy. One są głównie skierowane do menadżerów, ale w tej chwili już wchodzimy na taki poziom wchodzenia bezpośrednio do firm i edukowania pracowników o tym, czego oni mogą wymagać, więc liczymy na to, że ten oddolny ruch także tutaj dużo zmieni. Ja daję głos, tak. Ja myślę, że my jesteśmy dzisiaj w sytuacji, gdy osiągnęliśmy pewne dno, od którego możemy już się tylko zacząć odbijać. I ta nasza bliskoroczna aktywność, która zaczęła się od akcji referendalnej przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, pokazała, z jakim problemem musimy się mierzyć. Bo z jednej strony fantastyczna reakcja społeczeństwa i zebranie ponad 2 milionów podpisów pod wnioskiem referendalnym, a z drugiej strony żadna zerowa aktywność poza Solidarnością, gdy się okazało, że ten wniosek został odrzucony i nie będzie przeprowadzony. Więc to pokazuje, jak ogromną przepaść mamy do zrobienia i jak wiele trzeba tutaj rzeczy zrobić. Jeśli chodzi o aktywność pracowników, ona jest bardzo słaba, i tutaj w Kielcach tydzień temu mieliśmy swój zjazd krajowy, gdzie głównym przesłaniem wystąpienia naszego lidera, szefa Solidarności Piotra Dudy, była taka oto teza, że Solidarność po raz pierwszy od dłuższego czasu wróciła do gry. Odzyskała swoją pozycję, stała się pewnym punktem odniesienia, przynajmniej w debacie publicznej, chociażby w kwestii umów śmieciowych. Zresztą kampania, którą zrobiliśmy, mamy świeże badania, osiągnęła ponad 43% rozpoznawalności, więc jak na tego typu przedsięwzięcie, to jest, myślę, niezły wynik. I przewodniczący tak zakończył swoje wystąpienie.
to nie jest nam dane raz na zawsze i my to możemy stracić. My jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, że albo się odbijemy i wejdziemy do gry na stałe, albo swoją słabą aktywnością zepsujemy być może ostatnią szansę dla Solidarności, jaka jest, żeby pójść bardzo mocno do przodu. Jeżeli dzisiaj 75% firm nie ma w ogóle u siebie związku zawodowego, to pokazuje, jak dramatyczna jest świadomość pracowników, czym w ogóle jest związek zawodowy, co to jest za narzędzie. I tak jak w Łodzi już ponad miesiąc temu na naszym spotkaniu mówiłem o tym bardzo szczegółowo, to powtórzę, że to są zorganizowani pracownicy, którzy tworzą siłę, aby móc mieć wpływ na swoje warunki pracy i szerzej na swoje warunki życia. I tej świadomości nie ma, bo gdyby ona była, to w każdym zakładzie, mniejszym lub większym, mielibyśmy jakąś formę zorganizowania. To nie musi być Solidarność, bo związkowienie jest wartością samą w sobie i tych organizacji mogłoby się tworzyć dużo. Jednak to się nie robi. Więc na zakończenie podam tylko bardzo wymowne wyniki badania, ostatnio publikowane, które pokazują, że ludzie w przedziale 18-25 lat tylko w 14% interesują się Polską. Mówię o aktywności, interesują się. Więc to też jest jakiś wskaźnik, to nam też przy Syzyfie wyszło, jak ogromna przepaść nas jeszcze dzieli i jak wiele mamy do zdobycia. Więc tak szczegółowo odpowiadając, jaka jest aktywność, może na tym skończę. Myślę, że jeszcze inne wątki pociągniemy w trakcie i na ten moment ja dziękuję. Powiem tak, no nie powiem pewnie niczego szczególnie oryginalnego, jeśli chodzi o tą ocenę ogólną, dlatego że no wszelkie takie twarde dane pokazują, że w Polsce z aktywnością społeczną jest bardzo, bardzo słabo. Więc na tej płaszczyźnie ogólnej, gdy Unia Europejska bada ten poziom tak zwanego kapitału społecznego, czyli wchodzenia ludzi w rozmaite interakcje w przestrzeni publicznej, robienia czegoś razem, angażowania się w życie społeczne, no to Polska, jeśli dobrze pamiętam, jest na ostatnim albo przedostatnim miejscu w krajach Europy. No to pokazuje to po prostu wedle tych twardych danych, tej metodologii wspólnej dla iluś tam krajów, że wypadamy po prostu bardzo mizernie. Więc troszeczkę trudno z czymś takim, prawda, dyskutować, czy trudno tutaj zachować optymizm. Natomiast tutaj może troszeczkę bardziej oryginalnie powiem, że ja bym nie do końca, może nie na tle innych krajów, bo takie porównania są zawsze troszeczkę zwodnicze, gdyż każdy z tych krajów miał inną historię i porównywanie Polski do Francji czy do Wielkiej Brytanii to się tak naprawdę mija z celem w dużej mierze. To są kraje nieporównywalne. Historia czy najnowsza, czy historia poprzednich, wcześniejszych jeszcze lat, no zupełnie zamazuje ten obraz, więc takie te twarde dane coś mówią, ale nie do końca mówią. Więc ja bym chciał troszeczkę odejść od takiego pesymizmu, który by się z tych twardych danych wyłaniał. Powiedziałbym tak, że może nie do końca jest w Polsce z tą aktywnością społeczną tak źle, tylko że być może my w niewłaściwych miejscach szukamy takich podstawowych wskaźników czy mierników i też wydaje mi się, że często też popełniamy błąd taki, że nie zwracamy uwagi na tą sytuację wyjściową, no bo tutaj tak jak Marek powiedział, że aktywność związkowa jest w Polsce stosunkowo niewielka, w twardych danych rzeczywiście to prawda, ale jeśli się weźmie pod uwagę, w jakich warunkach ona się w ogóle dokonuje, jak ciężkich, jak trudnych, jak nieprzychylnych, to ja bym tutaj już nie był tak naprawdę takim pesymistą, bo wydaje mi się, że jednak trzeba dużego hartu ducha i dużego zapału, żeby w tych trudnych warunkach, gdzie ten polski rynek pracy jest rynkiem tak naprawdę pracodawca, nie pracownika, pracodawca dyktuje wszelkie warunki, że ludzie, którzy się nawet w takich warunkach potrafią zorganizować, współdziałać, zdobyć się na odwagę postawienia się pracodawcy, niekoniecznie nawet walczenia z nim, ale choćby negocjowania z nim, pokazania, że my tutaj też się czujemy jakimś gospodarzem w zakładzie, to myślę, że to tak naprawdę źle o Polakach nie świadczy. Aktywność społeczna to też jest na przykład coś takiego, że w większości tych takich oficjalnych badań bada się właśnie takie bardzo, bardzo struktury, bardzo takie formy, nie wiem jak to powiedzieć nawet, takie sztywne, to znaczy w sensie takim, że to muszą być prawda stowarzyszenia, fundacji, bada się tego rodzaju aktywność. Jeśli w badaniach jest, że niewielka ilość Polaków angażuje się, jest na przykład członkiem jakiegoś stowarzyszenia, że odsetek Polski jest niski, no to się wydaje ludziom, że Polacy w tych stowarzyszeniach, że w ogóle są nieaktywni społecznie. Ja też tak czasami myślę, gdy czytam te różnego rodzaju raporty, te dane, gdy widzę, że coś tam nie działa tak, jakbym chciał, żeby działało, to też się czasami potrafię
lekko załamać. Też myślę, że człowiek ma taką skłonność, żeby sobie myśleć, że jakby było fajnie, gdyby nas badania, to nie, na przykład jak w Wielkiej Brytanii, gdzie te wskaźniki są, nie wiem, 2-3 razy większe. Natomiast wydaje mi się, że te badania też często pomijają właśnie takie zjawiska, które są bardzo trudne do uchwycenia. No bo możemy powiedzieć, że rzeczywiście było źle, że za tym odrzuceniem projektu ustawy o emeryturach ludzie nie poszli, nie wiem, nie było jakiegoś buntu, prawda, jakichś dalszych działań. Ale jednak samo to, że 2 miliony osób podpisały petycję w 30, tak naprawdę 6-7 milionowym kraju, gdy się jeszcze dajmy dzieci, które nie podpisywały petycji, to uważam, że to jednak jest ogromny sukces i ogromna erupcja tak naprawdę tego, że jednak ludzie się interesują życiem publicznym, że może na co dzień z różnych względów nie działają, nie każdy ma możliwość, nie każdy, nie wiem, ma odwagę, nie każdy ma też naturę tak naprawdę taką, żeby działać publicznie. Ludzie są też stłamszeni warunkami ekonomicznymi, zarabianiem na życie, prawda, mnóstwem innych kłopotów, ale to nie jest tak, że Polacy są całkowicie bierni, że nic nie robią, prawda, że tylko czekają, aż ktoś coś za nich zrobi. Dla mnie też takim troszeczkę zmianą myślenia, przyczyną zmiany myślenia było to, że miałem okazję w swojej pracy zawodowej robić dla jednego z pracodawców badanie socjologiczne, bo jestem socjologiem z wykształcenia, badanie socjologiczne dotyczące aktywności społecznej w skali 2 powiatów. Małych, zapyziałych, biednych powiatów, w których nic się tak naprawdę, gdy się patrzy z zewnątrz, nic się po prostu nie dzieje. To jest po prostu taka typowa Polska B. Duże bezrobocie, bieda, prawda, struktura demograficzna taka, że przeważają ludzie starsi po prostu, bo młodzież wyjeżdża i tak dalej. Więc jak się na to patrzyło z takiego punktu widzenia twardych danych, to była po prostu nędza i rozpacz, prawda? Nawet przed przystąpieniem do tych badań, żeby zdobyć dotacje na ich zrobienie, bo to jest kosztowna sprawa, no to podawało się te oficjalne dane, które pokazywały, że tu jest dużo gorzej niż średnia ogólnokrajowa, nawet niż średnia wojewódzka i tak dalej. I zrobiliśmy te badania, bardzo rzetelnie je zrobiliśmy, bo chcieliśmy je też dla samych siebie zrobić, żeby wiedzieć, jak to wygląda. I byłem bardzo zbudowany skalą właśnie aktywności społecznej organizacji pozarządowych, tego, jak przy jak niewielkich środkach, jak trudnych warunkach, jak w kiepskim otoczeniu społecznym, ci ludzie w skali tych 2 powiatów robią mnóstwo fajnych rzeczy, wkładają w to mnóstwo serca, energii. Co też było dla mnie ciekawe, to nie były organizacje pozarządowe, które ja znałem wcześniej, bo jest w Polsce, można powiedzieć, tak troszeczkę złośliwie, rynek organizacji pozarządowych, które obracają sporymi pieniędzmi z dotacji, są takimi zawodowymi działaczami, które po prostu mają łatwiej, bo one mają spore pieniądze, wiedzą, jak się poruszać po tym labiryncie dostawania dotacji, wiedzą, co robić, żeby te projekty rozliczyć, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast tutaj badaliśmy tak naprawdę organizacje, które można by powiedzieć, że to były tak naprawdę takie maleństwa, takie organizacje szaraczków, którzy kompletnie nie wiedzą, myśmy się z tymi ludźmi też spotykali często twarzą w twarz, to były czy koła gospodni wiejskich, czy jakieś naprawdę bardzo malutkie, skromne organizacje, często tworzone przez bardzo prostych ludzi, którzy w ogóle nie znali tego takiego know-how organizacji pozarządowych. Mimo to robili kapitalne rzeczy i co mnie zdumiało, to nie tylko można powiedzieć aktywność tych ludzi, że oni w tak skromnych warunkach, bez pieniędzy, bez zaplecza technicznego, to są często organizacje, które tak naprawdę nie mają nic, one mają jakieś tam biurko użyczone w jakimś tam, prawda, urzędzie gminy, czy gdzieś tam, czy w straży pożarnej, nie mają nic, nie mają komputerów, nie mają podstawowych rzeczy, które nam się wydają oczywistymi. I po pierwsze właśnie skala, jak mnóstwo one robią własnymi siłami, często wręcz dokładając do tego pieniądza, nie biorąc do tego pieniądze skądkolwiek. A druga rzecz to etos tych ludzi. Dla mnie kapitalna była odpowiedź na pytanie. Pytanie było, jak to w takich badaniach, to banalne, prawda, i tak dalej. I było pytanie dotyczące zatrudnienia w tych organizacjach. Czy państwo posiadają pracowników i czy planujecie zwiększyć albo zmniejszyć zatrudnienie w przyszłym roku? Bo to były takie powtarzalne badania w skali roku. I w obu tych badaniach, bo były 2 cykle oddzielone rokiem, w obu tych badaniach. Co było ciekawe, że na to pytanie odpowiedź była bodajże chyba w 40, w okolicach nawet 50% powtórzona odpowiedź, która brzmiała tak, że nie zatrudniamy, nie zamierzamy zatrudniać, gdyż uważamy, że takie organizacje powinny działać w oparciu o pracę społeczną. Po prostu. To też było fajne, bo tak naprawdę często organizacje pozarządowe są postrzegane też jako takie miejsce, gdzie można wyciągnąć dotacje, zatrudnić siebie, kogoś tam, prawda, i tak dalej. I, i, i,
i robić to zamiast innej nudnej czy ciężkiej pracy. A tu ludzi, którzy robili to oddolnie własnymi siłami, mówili, że nawet w ogóle nie rozpatrują tego pod uwagę, gdyby mieli te pieniądze skądś tam, czy mogli się nie starać, to nie chcieli. Więc żeby się nie rozgadywać, to jeszcze jedną rzecz powiem, że my często właśnie szukamy chyba nie tam, gdzie powinniśmy, bo przede wszystkim, gdy mówimy o aktywności społecznej, to często też ja przyjmuję, wiele osób też przyjmuje takie uprzedzenia na dzień dobry, że przez aktywność społeczną to my rozumiemy tylko tą aktywność, która nam pasuje, z którą się utożsamiamy, która nam się wydaje bliska, ideowo i tak dalej. Jak rozmawiam na przykład z ludźmi z prawicy, to oni nie dostrzegają aktywności lewicowej czy takiej kontrkulturowej. Myślą sobie, że na przykład te feministki to tylko biorą dotacje, prawda, i dlatego działają, tak to by nie działały. W drugą stronę jest tak samo. Jak się gada z ludźmi z lewicy, to oni myślą, że społeczeństwo obywatelskie to są, prawda, te takie fundacje lewicowo-liberalne. Na przykład dla nich nie mieści się w głowie, że społeczeństwo obywatelskie to jest też Radio Maria, które mobilizuje dziesiątki tysięcy ludzi do dolnej po prostu spontanicznej aktywności. Więc gdy zostawimy takie uprzedzenia czy takie założenia na boku i spojrzymy na całokształt tego, co się w Polsce dzieje siłami obywateli, ich spontaniczną aktywnością, ich pasją, energią, to się okaże, że tak naprawdę jednak troszeczkę by tego było. Nie z każdym z tych działań musimy się utożsamiać, nie z każdym byśmy pewnie chcieli współpracować czy brać udział. Niemniej jednak sporo tych inicjatyw wydaje mi się, że jest. No, być może mówię, twarde dane pewnie tego nie odzwierciedlają, ale ja bym też nie wyciągał takiego bardzo pesymistycznego wniosku, że u nas jest tak z tym bardzo źle. Mówię, gdy uwzględnimy jeszcze sytuację materialną Polaków, niestabilną pracę, mnóstwo problemów, to, że ludzie są po prostu na dorobku, że nawet często podstawowego takiego zaplecza nie mają w rodzaju, nie wiem, własnego mieszkania, wielu jeszcze innych rzeczy, to wydaje mi się, że z tą aktywnością aż tak strasznie w Polsce nie jest i gdy wiele razy patrzę na różnego rodzaju przejawy, to ja jestem po prostu zbudowany. Więc też nie chciałbym, żebyśmy tak troszeczkę zaczęli od takiego czarnowictwa. To na razie dziękuję. Dobrze, tutaj w bardzo naturalny sposób przeszliśmy do tego, o czym chciałem pytać drugiej kolejności. Chciałem odwrócić kolegę, zapytać ciebie, ale już się nagadałeś, okay? Więc zacznijmy z powrotem u Natalii. Pytanie właśnie o bariery o czynniki, które ograniczają tą aktywność. Przy czym zarówno ciekawe tutaj dla mnie, myślę, że dla wszystkich słuchających będą zarówno te bariery o charakterze, powiedzmy, zobiektywizowanym, czyli na przykład związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną, jak i wszelkiego innego rodzaju takie ograniczenia związane chociażby ze sferą mentalności, czy także związane z pewnymi, ze sferą systemową, czy tego, jak w Polsce, nie wiem, no dzielone są środki, jak działają pewne instytucje, jak skonstruowane jest prawo, więc teraz runda znowu pewnie w naturalny sposób z koncentracją na tych swoich sferach, ale bez też ograniczania jakichś refleksji szerszych. Tak, te bariery są i z tymi barierami tak naprawdę w naszej pracy walczymy codziennie. Jeżeli chcemy rozmawiać z biznesem, czy po prostu z konsumentami, bo nasze działania kierujemy tak naprawdę do wszystkich grup po to, żeby ten system był spójny, to tak naprawdę właśnie nasza praca w dużej mierze polega na dążeniu do zmiany mentalności. Znajomy profesor niedawno powiedział mi, że wiecie co, ja się nie dziwię, że w Europie Wschodniej jest taki problem z propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, czy takiego etycznego konsumeryzmu. To zobaczcie, przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w systemie, który mówił, skupmy się tylko na kwestiach społecznych, a te kwestie ekonomiczne są mniej istotne. Później przyszła transformacja i powiedziano, a teraz skupcie się tylko i wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, kwestie społeczne są drugorzędne. I teraz wraca to hasło społeczne i ludzie, którzy na przykład z pewnego pokolenia, którzy zarządzają firmami, się tego boją, bo dla nich to jest w pewien sposób powrót do czegoś, co oni znają z przeszłości, a nie rozumieją jeszcze tej nowej koncepcji. Do tego jest system, w którym my wszyscy tak naprawdę jesteśmy wychowywani. Ja nie i Państwo też nie, ale większość ludzi wychodzi ze szkół z takim bardzo, powiedziałabym, neoliberalnym poglądem na gospodarkę. Tak? Bezrobotni to zazwyczaj są leniwi. Tak? A to, co jest ekonomiczne, jest całkowicie rozdzielone z tym, co jest społeczne. Z kolei nie, dbanie o ekologię też oczywiście wiąże się tutaj ze stratami.
I my nieustannie musimy walczyć z tym przekonaniem, że nie ma czegoś takiego jak osobno ekonomiczne, osobno społeczne. Jest jedna i wspólna wartość, którą się tworzy, natomiast rozdzielanie tych kwestii prowadzi do problemów. Do tego, że na przykład ludzie wychodzą na ulicę, tak jak się stało z Occupy Wall Street, do tego, że zanieczyszczenie środowiska wraca do nas. Wraca także do tych firm, które to środowisko trują w postaci różnych problemów, czy zmian klimatu, czy różnych innych kwestii, które tak naprawdę mają wpływ i na jakość naszego życia, i wpływ na to, jak ten biznes jest prowadzony. Czytałam niedawno taką ciekawą analizę o kosztach zewnętrznych produkcji energii w Polsce. Jest bardzo jasna korelacja między tym, jak produkuje się energię, a tym, jaka jest jakość życia i długość życia. Więc im bardziej ekologiczne źródła, im bardziej ekologiczny sposób wytwarzania energii, tym dłuższa, tym większa długość życia w danym kraju. Więc my musimy cały czas pokazywać, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wydzielać jakąś część zysku i dotować jakieś ekstra kwestie społeczno-środowiskowe. To jest tak naprawdę jeden połączony system. I dopóki tego się nie uwzględni, to tak naprawdę nie możemy mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności. Więc kwestie mentalne, kwestie wychowania są olbrzymią barierą i tego się nie zmienia w jeden dzień. Rozmawiamy na przykład z jakimś menadżerem, który przychodzi do nas z nowej firmy, która się zainteresowała tematem. Pomagamy mu zrozumieć, jak może zmienić swój sposób zarządzania. On zupełnie zmienia swój światopogląd, no ale co, wraca do firmy, w której ma 300 osób, które musi do tego przekonać, które zostały jakby wychowane w zupełnie inny sposób. I musi ich przekonać takimi argumentami, które do niego dotrą. Więc wraca do nas i mówi, słuchajcie, no, chciałbym wprowadzić pewne standardy w mojej firmie, ale no, z kolei ja się teraz natknęłam tutaj na taką barierę, że oni chcą wykresów, oni chcą słupków, oni chcą zobaczyć, jak to się ma do przychodu. No i my wtedy musimy wyciągać jakby cały arsenał nowych argumentów. I to jest taki łańcuszek, tak? Kiedy on już przekona swoich współpracowników, potem musi przekonać szefa. Więc to są zmiany, które się dokonują w ludziach. Tak? Ja zawsze mówię, że my nie współpracujemy z firmami, współpracujemy z ludźmi. Bo to oni później wracają do tych firm i muszą przeprowadzić tą rewolucję, którą my robimy w ich głowach, muszą przeprowadzić u siebie. I to jest bardzo, bardzo długi proces. I oczywiście tutaj pytało się o kwestie prawa, czy o kwestie jakichś regulacji, czy większego systemu. To też oczywiście nie jest takie łatwe być takim, nie wiem, ekologiem czy społecznikiem w Polsce. Całe szczęście ta kwestia również się zmienia, ponieważ no, jest bardzo wyraźny sygnał ze strony różnych organów administracji, czy Unii Europejskiej, czy na przykład Ministerstwo Gospodarki w tej chwili bardzo aktywnie zaangażowało się w promowanie takiego zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialnego biznesu. Co nie oznacza, że stwarza odpowiednie zachęty do tego, bo na przykład jeśli spojrzymy na kryteria przetargów publicznych, zamówień publicznych, no to nadal decyduje cena. Tak? Oczywiście są wprowadzane tak zwane zielone zamówienia publiczne czy społeczne zamówienia publiczne, ale to jest tak w ogóle w całej Unii, to jest na razie tak śmieszny procent, że jeszcze nie można powiedzieć tutaj o jakimś trendzie. Natomiast no, jakby też trochę nawiązując do tego, co powiedział Konrad, ja też nie jestem pesymistką. Widzę, że rzeczy się zmieniają, one oczywiście nie zmieniają się tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale trend jest bardzo pozytywny. To, co ja na przykład widzę, że te bariery mentalne, które my widzimy u starszego pokolenia, tego, które na przykład zarządza teraz firmami, te bariery znikają w młodym pokoleniu w tej chwili. Na przykład ciągle słyszę ostatnio narzekania socjologów na pokolenie Y, że oni tutaj nie szanują pracy, bardziej cenią sobie jakiś tam work-life balance, nie rozumieją, że praca jest tutaj ogromną wartością i przychodzą do tych pracodawców i mówią, słuchajcie, no ja nie będę pracować po godzinach, bo idę na jogę. A ja myślę, że to fantastycznie, że pojawiło się takie pokolenie. No i oczywiście można mówić, że oni sobie na to pozwalają, bo ich rodzice dotują czy dofinansowują, ale to, jakby, to nie jest istotne. Oni naprawdę zmieniają podejście firm do traktowania pracowników. I niedawno miałam taką historię, zadzwoniła do mnie korporacja, w której kiedyś pracowałam. Notabene nie była to moja ulubiona praca, ale zapytali mnie, czy nie chciałabym wrócić. Nie chciałabym, z wielu względów, ale zapytałam, skąd takie pytania. Oni mówią, bo ty przynajmniej wiesz, czego się spodziewać albo czego się nie spodziewać w korporacji, a ci młodzi ludzie przychodzą i oni im się tu nie podoba, tak? Oni się nie chcą dostosować,
ogóle zupełnie inaczej wyobrażają sobie życie. No ale skoro jest taki problem, to w takim razie te firmy w końcu będą musiały zacząć myśleć inaczej, po to, żeby tych ludzi przyciągać. I to też mnie ogromnie cieszy. Ja wcale nie narzekam na to młode pokolenie, więc trend jest dobry. Najpierw pozwolę się nie zgodzić z jedną rzeczą, którą powiedziałaś przed chwilą, mianowicie te lata poprzedniego ustroju, one nie tyle zwracały uwagę na kwestie społeczne, pomijając te sprawy gospodarcze, co raczej wyrobiło w nas przekonanie, czy wychowywało wiele pokoleń w przeświadczeniu, że od tego jest państwo. Ale nasza aktywność jest tutaj niepotrzebna, ona się powinna ograniczyć do zawierzenia przewodniej roli partii, która wiedziała lepiej i cała pomoc społeczna, cały sposób myślenia o drugim człowieku został zawłaszczony przez państwo, a my zostaliśmy wychowani w przeświadczeniu, przynajmniej pokolenia poprzednie, bo ja już raczej się z tym nigdy nie utożsamiałem, że to nie jest nasza domena. Więc ta przepaść, którą musimy zrobić, ona też się bierze stąd. Natomiast dwie główne bariery, i one wynikają na wprost z definicji. Siła organizacji bierze się z dwóch czynników. Z liczebności i ze świadomości członków tej organizacji. Jeśli chodzi o liczebność, ona jest taka, jaka jest i to są twarde dane. Ja wolałbym oceniać skuteczność czy zaangażowanie społeczne, na przykład w przypadku wydłużenia wieku emerytalnego, jednak milionem ludzi na ulicy, którzy powiedzieliby, nie, my tego nie chcemy. My nie chcemy, żeby państwo w ten sposób decydowało. Dlatego też pomysł na referendum, żeby nie wychodząc najpierw na ulicę, skorzystać z demokracji, skorzystać z narzędzia, które przecież mamy zapisane w konstytucji i które powinno nam przysługiwać. Tutaj jednak nam to prawo odebrano. Natomiast druga rzecz to jest ta świadomość członków związku, czy w ogóle członków organizacji, bo to ma szerszy kontekst, która przekłada się na parę innych czynników, chociażby pieniądze, i to jest gigantyczna bariera. Dwa tygodnie temu Rzeczpospolita napisała o kampaniach społecznych, między innymi o naszej kampanii Syzyfa, że największą barierą to jest to, że one kosztują parę milionów złotych. I teraz jeśli mówimy o aktywności społecznej, o tym, jak ją budować, jak powodować, żeby społeczeństwo miało większy wpływ na to, jak funkcjonuje państwo, żeby czyniło to państwo sobie poddanym, to jednak musimy zbudować jakiś fundament, coś, na czym można to oprzeć. I mówiłem o tym wielokrotnie, będę powtarzał, fundamentem każdego społeczeństwa obywatelskiego są związki zawodowe, które tak są umocowane w prawie, które mają takie możliwości tworzenia i tej bazy materialnej, finansowej, i struktury, i angażowania pracowników, bo przecież nie każdy musi być aktywny, ale aktywizowania, żeby mogli też robić inne rzeczy, że to tak naprawdę jest podstawą każdego działania i wokół związku, wokół Solidarności jest mnóstwo tego typu inicjatyw. Moja stocznia, która już nie istnieje, miała Fundację Ochrony Zdrowia, gdzie ponad 2-3 tysiące pracowników stoczni co miesiąc potrącało sobie z pensji złotówkę, 2 złote, niektórzy 5 złotych. Z tego brało się kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I wiedząc, jak dramatyczna jest służba zdrowia, myśmy z tych pieniędzy udzielali ogromnej pomocy jako fundacja, która z Solidarności Fundacja dostała księgowego i miejsce, resztę robiła sama. Dziecko potrzebowało pompę insulinową, kupowaliśmy. Stoczniowiec miał wypadek, czekał na operację, to kupowaliśmy jakieś tam gwoździe platynowe czy coś, szpital robił operację. Zebraliśmy więcej środków, kupiliśmy ultrasonograf, kupiliśmy EKG, co kiedyś było na początku 90. czymś niespotykanym. Ale mieliśmy swoją strukturę. Mieliśmy potężną organizację kilkutysięczną, która miała poważne środki, poważny majątek i była wokół siebie w stanie realizować różne przedsięwzięcia. To też mówiłem w Łodzi, powtórzę to, bo niestety no to są takie realia. 15 tysięcy ludzi w Warszawie na ulicy to jest milion złotych. Więc wszystkie nasze działania, ta cała aktywność, o której mówisz, my w parafii mamy, nasza rada parafialna ma zmonitorowane dokładnie biedę w naszej wsi. Mamy paru zamożniejszych mieszkańców tej wioski i do pewnych rzeczy nie dopuszczamy w ogóle. Robimy to zupełnie cicho, sami, ale jednak w przypadku ustawy wydłużającej wiek emerytalny, w przypadku zmiany ustawy o zgromadzeniach publicznych, która za chwilę nam się będzie odbywać straszną sprawą, w przypadku sposobu, na jaki dajemy się zatrudniać, czyli tej coraz bardziej powszechnej patologii umów śmieciowych,
to niestety, ale potrzebna jest ogromna ilość ludzi i ogromne pieniądze. Więc ja uważam, że z jednej strony musimy budować fundament, czyli przekonywać pracowników, że muszą się organizować w związki zawodowe, bo to daje solidną bazę materialną i solidne zaplecze, a z drugiej strony ci zorganizowani związkowcy, te organizacje, one muszą promieniować na inne. Zresztą i moja obecność tutaj, mam nadzieję, przyszłe jakieś nasze działania, rozmawialiśmy z Remigiuszem o naszym nowym pomyśle na kontynuację Syzyfa, czyli Solidarność Otwarta, gdzie będziemy organizować razem z Demokratycznym Stowarzyszeniem Studentów, NZS-em i paroma innymi jeszcze organizacjami, będziemy organizować spotkanie ze studentami, gdzie będziemy o tym mówić. Gdzie będziemy pokazywać, wbrew temu, czego uczy się na uczelniach, szczególnie biznesowych, na temat związków zawodowych, że to nie jest jakaś struktura, do której należy należeć po to, żeby należeć, tylko to są zorganizowani pracownicy, którzy dostają fantastyczne narzędzie do dbania o własne interesy. I w skali zakładu, gdzie w większości to toczy się, słuchajcie, bardzo normalnie. W 85% to jest normalny dialog, gdzie my z pracodawcami dogadujemy się, załatwiając wiele poważnych spraw. A z drugiej strony, jako w tym znaczeniu ogólnokrajowym, mamy poważne narzędzie do tego, żeby pewnym rzeczom, z którymi się nie zgadzamy, się przeciwstawiać. Dzisiaj jesteśmy za słabi. I to, co mówię, że my po tym zjeździe mamy takie bardzo jasne przesłanie. My te 700 tysięcy naszych członków w związku musimy po prostu bardziej zaktywizować. Sami z sobą mamy problem. Ale też musimy odzyskać zaufanie, musimy być bardziej wiarygodni, że jeżeli Solidarność mówi, słuchajcie, wydłużenie wieku emerytalnego jest złe. Wzywamy was na ulicę, my bierzemy za to odpowiedzialność, poniesiemy tego koszty, ale wy musicie przyjechać. Bo inaczej się temu nie przeciwstawimy. I społeczeństwo musi wiedzieć, skoro Solidarność tak mówi, to znaczy, że tak jest. I że my to musimy zrobić. No tu mamy jeszcze duże lekcje do odrobienia, ale będziemy to robić. Może dołączę się do tej reklamy roli związków zawodowych w społeczeństwie. Ja byłem bardzo zbudowany i też do pewnego stopnia zaskoczony, mimo że jednak różnymi przejawami aktywności społecznej się interesuję od jakiegoś czasu, czytając o tym, jak aktywne współcześnie, ale także historycznie były w różnych krajach związki zawodowe w takich kwestiach jak działalność często proekologiczna, działalność antywojenna, jak aktywnie potrafili być zorganizowani pracownicy, na przykład sprzeciwiając się wojnom, które uważali za niesprawiedliwe, mimo że to jest rzecz, której zupełnie nie kojarzymy ze związkami zawodowymi. No, związki zawodowe kojarzą się w najlepszym razie z walką o prawa pracowników, w najgorszym razie z jakimiś darmozjadami, którzy tam tylko kombinują, jak tutaj dla kilku najsprytniejszych spośród siebie zdobyć etat w firmie. Tymczasem na całym świecie, czy może inaczej, w najbardziej rozwiniętych krajach świata rozumie się, że związki są, działają na rzecz pracowników, działają na rzecz swojego zakładu, na rzecz dobra zakładu, na rzecz rozwijania tego przedsiębiorstwa, ale także mogą być z racji tego, że jest to po prostu grupa ludzi, którzy się zorganizowali w miejscu, w którym spędzają przecież ogromną część życia, jest to także potencjalny punkt wyjścia do walki o bardzo różne inne wartości. No, jak przykładem tutaj oczywiście zdania są i powinny w demokratycznym społeczeństwie być bardzo podzielone, ale dobrym przykładem może być Marsz Obrócić się Polską, w którym Związek Zawodowy wystąpił w obronie tego, co uważa za zagrożenie dla wolności mediów, czyli zabrał głos w debacie na temat częstotliwości dla telewizji Trwam. I to jest fantastyczny przykład tego, że ludzie, kiedy się organizują, tutaj w mniejszej skali też mogliśmy to widzieć na przednim spotkaniu, kiedy ludzie już zorganizują, wyzwolą w sobie potencjał aktywności, okazuje się, że mogą razem tak naprawdę załatwiać bardzo różne kolejne sprawy. Ale to tylko taki wstęp przed oddaniem głosu dalej. Dodam tylko, że Śląsko-Dąbrowska Solidarność ma przy swoim regionie fundację imienia Kolosy, nie pamiętam imienia Kolosy, która przez 20 lat wysłała na kolonie ponad 70 tysięcy dzieci. Więc tych możliwości aktywności, tych pozytywnych wariatów, którzy korzystając ze struktury, korzystając z takiego zaplecza, jakim jest związek zawodowy, nie tylko nasz, mogą dużo, dużo więcej, mogą dużo, dużo lepiej, bo zawsze masz
biurko, pokój jakiś potrzebny, jakiś telefon, ktoś księgowość musi zrobić. I dla wielu inicjatyw to się staje bariera bardzo trudna do przekroczenia.